Cały czas foka obserwuje nas. Bo tam nic nie weźmie, jak foki są cały czas. Jak foki, to na pewno nie. Ogólnie to jest pierwsze spotkanie na wodzie z tym kajakiem, nie? Cześć! Aj, chodźcie. Słuchaj, jak ci się łowi na beli, powiedz? Ale taki liner bodziasowy. Nie zmierzy. Potestowałem trochę przynajmniej. Dobra, zapakowany. Mam nadzieję, że to nie puści, choć tak jak widzicie, to tak na słowo honoru się trzyma. Andrzej Stubiński powiedział, że nie puści, to nie puści. Lecimy. Ale tylko gdzie jest druga siata? Tam daleko? Chyba nie. Tam coś pływa, ale co to jest? Nie wiadomo. Co to jest, ludzie? Dzisiaj ma być tam gdzieś koło 10 stopni. Woda, za chwilę sobie sprawdzimy, ile ma stopni. Wrzucimy dipera, ale to wygląda na to, że się ubrałem za ciepło. Czyli jednak jak siedzimy w tej solance, to jest zupełnie inne odczucie ciepła, a co innego jak sobie tak siedzimy na takim kajaczku, nie? Niedobrze, niedobrze, mamy fokę na horyzoncie, nie wiem czy ją będzie widać. Tam mamy głowę foki. A jak mamy fokę, to tutaj dupa będzie, ludzie. O tym nie pomyślałem, nie? Że jak będzie foka, co zrobimy? Myślę, że na początek to można zmienić przynętę na taką, na foki. Cały czas foka obserwuje nas. Pilnuje, czy złowimy jakąś rybkę, żeby nam ją podebrać. Kurna, no skubana. Cały czas na mnie się gapi, aż mi głupio, nie? Zasięgi nam skoczyły o jedną fokę. Uciekamy spod klifu, bo tamta foka sobie siedzi i tylko patrzy. Nie wiem, o co w tym chodzi. Myślę, że jak to foka liczy na łatwą zdobycz. Uciekamy bardziej potielitkowo. Mamy tutaj troszeczkę kajakarzy, znaczy się takich ludzi na desce i ma stojących i machających. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Słuchajcie, wrzuciłem diperka, woda ma 6 stopni, teraz tutaj gdzie jestem jest 5 metrów głębokości i 0 ryb. To tam są foki i ja się stamtąd uciekam, bo tam nic nie weźmie, jak foki są cały czas. Jak foki to na pewno, nie? Ale dla nas to atrakcja. No dla was tak. Zbiło się ciepło, będę musiał sobie gdzieś zacumować i troszeczkę ściągnąć tego wszystkiego spod spodu, bo muszę powiedzieć, że ten kombinezon jest mega ciepły. To, że no nie odporowywuje to ciało, to się robi mega ciepło, więc w sumie wystarczą, tak jak teraz pływamy, to tak prawdę mówiąc wystarczą tylko jakieś ocieplacze na dół, ocieplacze do góry i koniec, nic więcej. Jakbym w dżinsach wszedł, to by było też ok. Przesadziłem troszeczkę z tym ubiorem, także muszę wlecieć na plażę, ściągnąć co niepotrzebne i z powrotem ładuję się do wody. Woda 7 stopni, więc cieplutka. Pozdrowienia dla Pawła z Islandii, bo owszem, się teraz przebrałem, jest faktycznie zimniej, ale podprowadziłem kajak na drugą rewkę, no i w tym momencie troszeczkę się schodziłem, no bo byłem w wodzie, nie? Przez pewien czas. I powiem szczerze, że faktycznie stało się dużo zimniej, a Paweł z Islandii mówi, że czasami jak faktycznie jest mu za ciepło i nie ma gdzie się przebrać, no bo wiadomo, trzeba gdzieś tam do brzegu zabić, to wtedy po prostu wyskakuje sobie z kajaka, trochę posiedzi w wodzie, potem z powrotem wchodzi. Ten mój jest wyższy, no i trochę ciężej na niego wejść, bo tego sprzętu tutaj jest trochę dużo. I boję się, żeby ten kombinezon na przykład się nie podarł gdzieś, nie? Ale wasze zdrowie, ciśniemy dalej. Godzina pierwsza, skak. Słuchajcie, odwiedził nas Adam, zobaczcie tutaj Adama. No. Cześć. I zapraszam. Nóż od garbotego, oczywiście, na morzu. Przydatna rzecz. No dawaj do nas. Błażej próbuje do nas, zobaczcie, dopłynąć, o. Suru. Jesteś w telewizji. Tak, będziesz w morskiej TV, Błażej, ty się tam popraw teraz, nie? Tam o, wiesz. Się... Uczesz, nie? Cześć. Ogólnie to jest pierwsze spotkanie na wodzie z tym kajakiem, nie? Bo mam go z zeszłego roku. No i muszę powiedzieć, kiepsko z takimi, żeby się spotkać, o. Tak typowo, nie? Dawaj, Błażej, dawaj. Cię tu zaraz podczepimy cię. Cześć. Słynna morska TV. Czy tam słynna? O, cześć. Aj, chodźcie po właśnie. O. Tak, nie wiem czy taka słynna, ale słuchajcie, słynny kajak. Zwodowany w tym roku pierwszy raz.
Dzisiaj? Dzisiaj. Jak wrażenia pierwsze? Znaczy się w zeszłym roku kupowałem także spoczko, natomiast tutaj foka była zrana, wiesz? A. No. No to dobrze. Znaczy, jak jest foka? Ty, ale ja ją widziałem z każdej strony, słuchaj, przez półtora godziny mnie obserwowała. A teraz jej... Bez powodu tutaj nie była, nie? No jest, chyba siatka jest, zobacz Błażej, co to jest? Ale ona jest chyba taka nieoznakowana jakby... Dzika. Niezbyt legalna. Zaraz ją sprawdzimy. No ja mam nadzieję, że ta foka po prostu tą siatkę obczaja, ale... Możliwe, wiesz, może coś się zaplątało i ona sobie tam patrzy, nie? Ty jesteś, skąd ty jesteś? Ty jesteś z Wejherowa. Z Wejherowa, No. Tutaj gdzieś faktycznie ta rafa jest, ja muszę uważać, także ja sobie odpłynę trochę dalej. To takie jasne, myślisz? Jest, tutaj jest ta rafa, nie? No. No ale też patrzy, chyba bodziasa masz. No masz bodziasa. A bodziasem to jest, wiesz, sfumplowany. Bodziasa, tak? No. To nie jest, wiesz, pierwszej kategorii harpagan tutaj. Coś ty nam przyjechał. No słyszałem. No cóż, w Olsztynie jest taki sławny, że już teraz tutaj. Nie opowiadaj, gdzie są ryby, bo... Tak, bo to się nagrywa, nie? To się już kameruje. Tak, to już kończymy na dzisiaj, idziemy teraz na te miejscówki, co nie powinniście widzieć ich, nie? Zrobiło się trochę zimno, już nawet rękawiczki ubrałem. Nie będę się teraz ubierać cały. Zobaczcie, taka torba, dostałem ją od firmy, od której kupiłem kajak. Link macie w opisie. Co mam tutaj w sumie możemy zrobić test taki mały. Te rękawiczki z powrotem rzucę. Bo wiecie, zobaczcie, mamy taką sytuację. O, czapkę też wymienię. Załóżmy, że zrobiło się chłodno, tak jak teraz. Ja nie mówię, że... Po pierwsze to nie wiem, na pewno to nie jest profesjonalne, nie? To co teraz zrobimy, żeby była jasność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no mamy, jesteśmy na morzu, nie? Jesteśmy w miarę daleko od brzegu i nie chcemy do tego brzegu podpływać, żeby sobie ubrać coś, nie? No to okej, czapkę damy radę ubrać, nie? Jest czapa, jest zimowa. Tam obserwuję chłopaków, czy coś zrobić. Dobra, ale zobaczcie, mamy taki myk, nie? Że mamy tutaj ten kombinezon i tak się zastanawiam, czy na kombinezon, jak ubiorę coś, może to będzie nieprofesjonalnie, nie? Bo jak wlecę do wody, no to będzie no, dosyć ciężko, bo będę miał na sobie tą bluzę. Ale sprawdźmy to, czy dam radę to po prostu ubrać i czy będzie mi cieplej. No bo wiecie, w sumie to tak bez sensu spływać co chwilę do brzegu z byle czym, co chwilę. A jakby mieć taką bluzę starą, zobaczcie, tak jak ja mam teraz, babciną, to chyba nie będzie aż tak źle. No tutaj mam sterowanie GoPro, więc muszę to wywalić na wierzch. Myślę, że może być dobrze, słuchajcie. Poza tym, no, jakbym brodził w wodzie, no to wiadomo, że to jest bez sensu, nie? Zastosowanie takiej cebulki. Ale jak sobie siedzę tak w kajaku, no to myślę, że póki to nie jest mokre, zczajcie, nie? Póki to nie ma kontaktu typowo z wodą, no to chyba nie jest aż taki ekstremalnie głupi pomysł. Zobaczymy, czy będzie mi cieplej. To jest jedna rzecz. No i podpłynę do chłopaków, nie? Bo jak w trójkę nic nie złowimy, to raczej taka dupa, nie? No właśnie walka taka nierówna. Gość też tam próbuje z brzegu i też nic, nie? No. To ja chyba będę też uciekać. Gdzie tu się podujesz? Co? No tutaj przy tych kutrach, wiesz? No to kółka mam, to potem wiesz, do samochodu jakoś porzucić na samochód. Na parkingu? No. Kawał drogi, nie? Wy sobie tu na plecy weźmiecie, ile to waży? 20 kilo? No, ja wszelki mam. No. Pięknie, klif. Ładnie, można byłoby powiedzieć o zachodzie słońca, ale jeszcze nie. Natomiast Błażej nie daje za wygraną, podpływamy do ciebie. Nikt nie daje za wygraną. Ale co, chyba lipa dzisiaj, co? Chyba lipa. No planujesz jakoś... Myślę,
myślę, że z wieczora może się coś ruszyć, dopiero jak się ludzie pojawią. Jak nas nie będzie. Jak nas nie będzie, jak zwykle. Zawsze trawa jest zielona po drugiej stronie Polski. Ale ty dzisiaj pierwszy raz na Beli mówisz? Pierwszy raz na Beli, nie tracił mówiłem już w życiu, ale pierwszy raz na Beli. Kolega mi pożyczył. I weź spróbuj. Jaki? Na Rozewiu. No wiem. Ale tam warunki... No tam młynek. No właśnie on mówił. Mówił, że go przewróciło. Słuchaj, jak ci się łowi na Beli, powiedz? Wydaje mi się, że to jest akurat jakiś stary model, w którym siedzę bardzo nisko i jest mi trochę zimno, przyznam szczerze. Myślę, że jakbym siedział trochę wyżej albo tak jak ty, no, w ogóle na suchym, to byłoby w ogóle... Muszę rozważyć taką opcję, bo to fajna sprawa, nie? No ale, ale łowi mi się no tak dziwnie, no pierwszy raz łowię, no to nie wiem do końca jak się obracać, jak tutaj jak napędzać się, w którą stronę płynąć. Mam cały czas wrażenie, że stoję w miejscu, wiesz, macham, a tak. Nie ruszam, nie? Nie, no to będzie na kamerze widać. Wędka też musiałaby być trochę inna, wydaje mi się, trochę krótsza. Mam problem z tym trzymaniem tej wędki, bo to jednak jest niewygodna pozycja, coś do czego nie jestem przyzwyczajony. Ten dolnik, nie? To taki jakby krótszy był. Kajaczek na plaży, a tu Julo idzie. Ty nie masz, Julo, co robić. Tak się uganiasz cały czas za tymi rybami, co? No. Ale taki liner bodziasowy. Nie zmierzę. Potestowałem trochę przynęt. Też dupa. Nie, no tragedia jest. Ja na kajaczku, dwóch ludzi na bellyboacie, nic, o tam akurat są chłopaki. Cały dzień, słuchaj, nic, ale rano były. Rano były. Trzy sztuki.